Bardzo proszę. Proszę. Proszę, panie prezesie. Co ty znowu Mariusz nawiedziwiałeś? Jak pan był na tym urlopie nad Zalewem Szczecińskim, no to myśmy wtedy tutaj tak trochę i... To będzie pana nowy gabinet. Pan umeblował gabinet pani premier, a ja umeblowałem gabinet panu prezesowi. I ty to sam wszystko zrobiłeś? Nie, tacy tam robole na śmieciówkach. Ale projekt mój to jest Urząd Rady Ministrów i Belweder w jednym. Połączenie gabinetu Piłsudskiego i karety Napoleona. Połączenie ziemianki Kaddafiego i namiotu żołnierzy wyklętych. Połączenie chaty Piasta Kołodzieja i jaskini Janosika. No i jak? Będzie pan się czuł tutaj naprawdę bardzo dobrze, jak w własnym, prawdziwym domu. Czapeczka. No, nie wiem, czy to się uda stworzyć, Mariusz. Uda się, uda. Będę dla pana rodziną bliższą, dalszą, żoną, dziećmi, psem, drugim kotem i rybkami w akwarium. Co ja mam na tym siedzieć? Krzesłotron. Zrobiony ręcznie przez niewidomych stolarzy z Tybetu. Dlaczego niewidomych? Żebyśmy mieli pewność, że te ślepaki drugi raz czegoś takiego nie zrobią. Dlaczego z Tybetu? Nie chcieliśmy z Chin. Ja rozważałem tron koronacyjny Karola Wielkiego. Rozważałem także siedzisko papieskie wyciągnięte z papamobile. Fotel, na którym przebierała nogami Sharon Stone w Nagim Instynkcie. No i siedzenie pilota F-16 z katapultą. Czemu z katapultą? Jakby trzeba było uciekać przed suwerenem, to wtedy by się... Ale zdecydowałem się, że będzie to fotel niedotknięty przez nikogo, tak żeby pan mógł swoją niepowtarzalną aurą uformować, nadać taki oryginalny rys, przesycić. O. No i no, no jak? No miękki. Miękki, 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 tak, tak, tak. Dobrze trafiłeś, bo... Nogi nie wiszą w powietrzu. Nie, no ja tak po sobie robię, nie to, że trafiłem. Taką próbę mam, że jak siadam i mam kolana pod brodą, to znaczy się, że dla pana jest okej. Okay. Biurko? Dąb. Dąb, lity dąb z dna Wisły na wysokości Gniezna. No ale Wisła nie przepływa przez Gniezno. Ale przepływa przez wysokość Gniezna. Chodzi o symbol. Legenda mówi, że na czubku tego drzewa uwił sobie gniazdo bielik. Zgodła ten taki. Czyli w koronie. Jak w koronie. Bez korony to taki ptak był prawdziwy. Zwierzę to jak w koronie. Łysy. Tylko tyle, że czy pióra. Mariusz, w koronie dębu. A w koronie dębu, no to, to oczywiście, że tak. Biurko teraz tak. Tu mamy wszystko, co trzeba. Czyli tak, zgrzebełko takie dla kota. To grzebyk to już tak bardziej dla pana będzie. Szturowadła dla pana. Pasto do butów. Pasta tam niepotrzebna. Tak. Pismo Święte i gazetki z gołymi paniami. Tam. Wywal mi to! Pismo Święte się przyda, jak wywal? Tam to zostaw, to wywal. To... A, dobra, dobra, dobra. Niech zostanie, to szkoda, no w biurku będzie. Nie trzeba, nie trzeba oglądać. Jak najdzie ochota, to ewentualnie można wyjąć, przekartkować i już. No każdy ma swoje nastroje, przecież no, jesteśmy ludźmi w końcu, tak? Ja na przykład po całodniowym spotkaniu w Episkopacie to powiem panu, że ja bym zwariował, jakbym nie mógł zmienić towarzystwa na właśnie takie miłe tematy, no... No wie pan, no czasem... Rozumie pan, no... No właśnie nie rozumiem. Broń. Jeśli chodzi o broń, tylko to, żeby nie pomylić, bo zaraz... to jest straszak, a to jest na ostre naboje. Tak ostro do strzelania już... To co to wszystko? No, po to, że jakby pan na kogoś się wkurzył tak naprawdę, no to ciach i z głowy. To się zatuszuje wszystko. A ta broń to jest z tłumikiem? To nie widać, jakby tam specjalnie coś, jakiś tłumik był. Nie wiem, no w każdym razie pan strzela, to każdy to jakby coś się wyprze, że coś słyszał. A właśnie, kamery są? Są. Kamery tak, tu są wszystkie kamery, może pan nagrywać wszystko, monitorować tak jak pan chciał. Haki na wszystkich, a właśnie a propos haków, to tam jest taki i taka szafka. Tam wszystkie są dokumenty, kto był w PZPR, kto nie był, kto żonę bił, kto nie bił, kto łapówki brał, kto pił. Dobrze, to jest kluczowa sprawa. A to jest właśnie klucz do tych wszystkich spraw. O, to daj go od razu. Dobra, to tak z poważne rzeczy tyle. A teraz bajery. Kuweta podgrzewana. O, miło, taka cieplutka. Pluszowa mysz. Na górze pan ma sypialnię,
I tutaj telewizor, o, tam z TV Rodeo, także... Spokojnie pan się może kłaść, spać na swojej ulubionej Grodzkiej. Na jakiej Grodzkiej? Mariusz, proszę cię. Nowogrodzkiej. Gdzie Grodzkiej? O, fu. O, matko jedyna, pan prezes już jest. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. No, gdzie się pani podziewała? No, po kwiaty byłam, a pan prezes za godzinę miał być. Tak, ale postanowiłem przyspieszyć, bo wszystko w kraju idzie za wolno, to chociaż ja będę szybciej. I pewnie. Jak się podoba po remoncie, co? Jest rozmach. No, jestem w szoku. Tak samo jak wtedy, jak Tusk pana prezesa na debacie załatwił. Poproszę herbatę. Poproszę herbatę. No i co pani tu porabiała, jak mnie nie było? No tęskniłam. Pilnowałam, żeby nikt się nie dostał niepowołany. Dobrze, bardzo dobrze. To się akurat nie zmieniło. Jakby co, nadal nie ma mnie dla nikogo. Nie ma. A jak pan prezydent będzie pytał? A to jest ktoś? A! Co ty tu chcesz? Ale nie wejdziesz tutaj. Nie mam takiej możliwości. Ale gdzie... Pana prezes... Pani Basiu, pani weźmie go, no! No beze mnie ani. Już idę, już. Kto tam i czego chce? Idź. Nie ma prezesa i nie będzie. Mało mi herbaty nie wywalił. Kochana pani Basia, Mariusza, powiedz mi taką rzecz. Gdzie się podziało moje takie ukochane krzesło, na którym zawsze siedziałem, i to rodzinne biurko, które zawsze tu stało? To gdzie to jest? No to wywaliłem je. Znaczy, przestawiłem, odstawiłem. Mhm. Na śmietnik. Tak. To teraz, Mariusz, zasuwaj na ten śmietnik i módl się, żeby tam to wszystko jeszcze było. Tak jest. Jezu, kocham. No i niesłodka. Dobra robota, Mariusz, dobra robota. Dobra zmiana. Dobra zmiana. Ty mi umeblowałeś gabinet, to ja wam wszystkim umebluję Polskę. I na czym to będzie polegać, wielki aranżerze wnętrz? Na początek przesuniemy Trybunał Konstytucyjny do kąta, a tego, który chce tu wejść, a nie może, wystawimy na widok, żeby w jego cieniu robić swoje. Oczywiście. A panią Broszkę zostawiamy, czy coś tam? Broszka. A panią Broszkę zostawiamy, a jak coś, to ją wsuniemy pod stół. No i pewnie. Okrągły? Mariusz, okrągłe stoły się skończyły. My ten nasz polski stół dosuwamy do ściany. A to po drugiej stronie nikt nie usiądzie wtedy. A po co ma tam siedzieć, jak racja jest po naszej? No racja. Pięknie będzie. Już to widzę oczami wyobraźni. Dobrze. Idziemy na spacer. Tak jest, już się ubieram. Nie ty, ja z kotem. A ja co? A ty tu zostań i łap myszy. Oczywiście.